Dawid Bera, biuletyn kontrowersyjny Beka. Dziś rozmawiam z przewodniczącym samorządu Piotrem Warbikiem. Cześć Piotru. Witaj Dawidzie. Pojawiły się głosy, że po sensacyjnym wyborze na przewodniczącego postanowiłeś skoczyć z wysokości i złamałeś nogę. Czy to prawda? Ależ skąd dementuję te plotki? Nie wiem, gdzie wyszukałeś takie brednie. Jest to bujda na rysorach. Niestety moja noga uległa tymczasowemu zniszczeniu poprzez... Pewnego dnia jechałem sobie rowerem, trochę pedałowałem przez psie wieś Witkowo. Napadli mnie trzej murzyni. Wówczas straciłem przytomność. Czy jesteś pewien, że byli to murzyni? Tak, gdyż... Było jasne. Było jasno. I raziła mnie czerń. Zostałem zaatakowany i następnie się obudziłem z bólem w ręce, bo straciłem wcześniej przytomność. Wówczas okazało się, że ten ból to tak naprawdę nie był ból. No i poszedłem grać na piłkę. Miałem przyjemność spotkać Damu Megamas. Następnie zaowocowało to jego czerwoną kartką, gdyż skosił mnie wcześniej ją dostając, a potem źle nadepnąłem, kopnąłem ziemię i zostałem potrącony. Czy od tego czasu masz jakiś awers do czarnoskórych? Jesteś rasistą? Czy... Nie. Skądże znowu? To było, wydaje mi się, przypadkowy wypadek, gdyż ludzie czarnoskórzy są jak najbardziej mili, poczulni i zawsze wypełniają swoje zadania tak jak należy. I może przejdźmy do następnego pytania. Tak. Nie wgłębiajmy się w to. Po sukcesie twojej kampanii stałeś się sławny. Obcy ludzie poznają cię na ulicy. Jak się z tym czujesz? Czy woda sodowa nie uderzyła ci do głowy? Powiem tak, że czasem używam maści na nadgarstek od wypisywania autografów. Nie, ogólnie rzecz biorąc, trochę mam problemy z odpędzeniem się od kobiet. Tak, kobiety. Tak, kobiety, wiem jak to jest. Sława, pieniądze. Tak. Ale staram się myśleć racjonalnie. Jesteś cały czas w tym samym Piotrusie? Tak, cały czas. Jakoś nie planuję zmieniać swojej osobowości. W końcu wybraliście mnie takiego, jakim byłem, tak, a nie pamiętamy takiego skromnego Piotrka. A nie takiego, jakim będę. Dokładnie. Jesteś najbardziej bekowym przewodniczącym od czasów Lecha Wałęsy. Ogrom twojej charyzmy i kultury osobistej niektórych przytłacza. Na co dzień dbasz o dobry humor w klasie i szkole. Jaki jest Piotrek Horbit prywatnie? Wiesz, ja staram się prezentować taki, jaki jestem i nie ma dużej różnicy między moimi publicznymi a prywatnymi wystąpieniami. Zawsze chcę być humorzasty jestem. Staram się przedstawiać nie taki, jaki jestem. I co tyle. Jesteś prawdziwym, Piotr. Tak, jestem prawdziwy. Każdy wieloryb tak gada. Ale dobrze, przejdźmy do następnego pytania. Wiemy, że twoją pasją jest taniec ludowy. W zespole Wiwaty propagujesz folklor wielkopolski. Jak działa twój zespół? Tak jak właśnie powiedziałeś, jest to moja pasja. Już od 12 lat tańczę czynnie. Jakby to powiedzieć, wyssałem to z mlekiem matki, albowiem mój tata jest kierownikiem zespołu. Jest to dla mnie właściwie najlepsza możliwość spędzania wolnego czasu. Poznałem tam wielu wspaniałych ludzi. Naprawdę, to jest jakby to powiedzieć moja druga rodzina. Warto się jeszcze zapisać, czy można? Tak, jak najbardziej. Przyjmujemy ludzi w każdym wieku, gdyż jesteśmy, wiadomo, mniejszym miasteczkiem i nadmiaru ludzi nigdy nie ma. I zawsze nie przyjmujemy z uśmiechem na twarzy. Serdecznie zapraszamy. Proszę odwiedzić również naszą stronę internetową www.wiwaty.pl.
Zapraszamy, naprawdę warto. Mieszkasz we wsi Pobiedziska, koło Promna. Co zrobisz dla dojeżdżających? Ogólnie nie dostałem jeszcze takiego pytania. Przyznam, że jest to dla mnie zaskoczeniem, gdyż nikt się nie skarży na jakieś, jakby to powiedzieć, braki ze względu na wcześniejsze wstawania, ale jeśli ktoś ma, jakby to powiedzieć, więcej czasu po przyjeździe, bardzo nie mógłbym zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia w godzinach 4-5 nad ranem w stołówce szkolnej. Chęcią będę rozbawiał ludzi. Swoimi występami, tak? Oczywiście. Zapraszamy. Do tej pory nie spełniłeś swoich postulatów, Piotruś. Doskwiera nam brak suszarek do rąk i mało majonezu. Sprawy w toku? Sprawa wygląda następująco. Co do majonezu, miałem dużo rozmów i negocjacji z panią naszą bufeciarką. Bufetową. Zapewniała mnie, iż jest już majonez, ale ten majonez istnieje. Tak, ale jest to już majonez nie do końca widoczny, o to chodzi? Ten majonez jest. Jest podwójna porcja, więc nie wiem, czy po prostu będę musiał rękoczynami dowodzić jakieś zwolnienia dyscyplinarne. To jest jeszcze do obmyślenia i do obgadania. Co do suszarek. Na pierwszym piętrze, w toalecie męskiej, na pewno już są suszarki. Suszarka jest. Na parterze jeszcze debatujemy. Tak samo dostałem wiele, jakby to powiedzieć, skarg na braki mydła. I to jest kolejna rzecz, która jest w toku rozmawiania, debatuję o tym. Ładnie to ująłeś, Piotr. Dziękuję. Niektórzy ludzie myją się po WF-ie, co jest pewnie zaskoczeniem. Czy planujesz zawalczyć o jakieś udogodnienia w tym zakresie? Czyli chodzi mi właśnie o mydło, o zasłonki i suszarki do włosów. Tak, to znaczy oczywistą jest rzeczą, że tego nigdy za wiele i zawsze jakieś polepszenie komfortu jest zdatne, aczkolwiek... Zresztą jeśli chodzi o gołych facetów, prawda? Oczywiście. Aczkolwiek niestety to jest bardzo trudne zapewnienia, szczególnie jak mówiłeś, wspomniałeś o prysznicach. Mydło, to jest na to, na co teraz stawiam i do tego będę właśnie w najbliższych dniach dążył. To jest twoje jakby hasło, Piotruś stawia na mydło. Piotrek stawia na mydło. Dobrze, a co z tymi zasłonkami, bo nie powiedziałeś mi. Zasłonki, Jak wiemy, szatnie są podzielone na część męską i damską. Tak. A jesteśmy już dorosłymi ludźmi i myślę, że ciała tej samej płci, w sumie przeciwnej również, ale zostańmy jednak przy tym podziale, nie powinny sprawiać, jakby to powiedzieć, nam jakichś niespodzianek, jakichś... Nie powinniśmy się czuć komfortowo, gdyż... No właśnie, niekomfortowo. Gdyż to, jakby to powiedzieć, poznawanie siebie nawzajem. Warto. Ja myślę, że z tym jest wiele korzyści związanych. Czyli właśnie ze względu na te korzyści zaniechałeś w ogóle starania o... Tak, myślę, że to jest... Rozsądnie. Myślę, że to jest, jakby to powiedzieć, pieniądze wyrzucone w błoto, gdyż mamy wiele innych inwestycji do wykonania, a zasłonki to jest nie do końca taka potrzebna rzecz, jak dla mnie. Zatem Piotrek, nasz rycerzu, walcz o te suszarki, bo suszarki myślę, że... Tak, i mydło. Suszarki i mydło. Następne pytanie. Jakie jest twoje zdanie na temat spożywania alkoholu przez młodzież? Tak, to jest aktualnie częsty temat wśród rozmów zarówno tych starszych, jak i młodszych. Ja jestem, powiem tak, że bezwzględnym wrogiem alkoholu. Uważam, że to jest niszczyciel mózgu. Myślę, że... Spożywanie jego wieku poniżej 18 lat jest co najmniej niewskazane. Owszem, planuję po 18 roku życia chlać się jak świnia, gdyż od czasu do czasu trochę rozrywki zawsze na plus jest i bardzo, jakby to powiedzieć, ale zaraz do tego stopnia? To znaczy wiadomo, trochę humorku, trochę
kacyka nigdy nie zaszkodził od czasu do czasu. No i oczywiście po 18 roku. Oczywiście. Bezapelacyjnie. Gdyż osoby niepełnoletnie nie znają umiaru. Tak, często alkohol jest powodem tego, że są stawiani w nieprzyjemnych sytuacjach, mają problemy. Myślę, że to nie jest im potrzebne. Tak, naprawdę. Tak. Dziękuję Ci za rozmowę, Piotrek. Dziękuję również. To był Piotr Chorwik, przewodniczący samorządu świadkiego i Dawid, redaktor naczelny gazety z Deka. Okej. Okay.